Cześć, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Hojber. W dzisiejszym odcinku, jak widać, masty z przeciąsarką i obok stoi prasa Krona. No to co innego może być? Jak nie siane kosy? No właśnie, siane kosy. I pierw idę do... A, dobra, pierw kosiarkę kupię. I w sumie zrobię... Dobra, kup. Już jak będzie przewracał masę, to kupię sobie kolejny ciągnik, tylko nie wiem, czy będzie mi na niego stać. Telefon dzwoni, ale to nie do mnie. Przepraszam. Jakby co, to nie do mnie. No i dobra. Trzeba zobaczyć, jak to będzie szło. Skoszenie tej łąki. 22 na godzinę, to pewnie w miarę to pójść. Chyba, że użyję cheata, ale no nie będę cheatował, no. O, pod górę ma problem. Siarka. Ale powinna... 22 powinna iść. No dobra, idzie 22. Się na górkę wciągnęła, to... Nie, powinna to być... Przewracania... Niezbytnio planuję pokazywać. No niby to... Coś innego, ale wiadomo. Może sobie wskoczę na chwilę do przeszkodzarki i zobaczę, ale... Na razie nie. Dobra, to idealnie drogi nie będę dokaszał, bo po co? Jak i taką tego przetrząsarką, niby by to działało, ale... Ale wtedy on musi tam kręcić. O, patrz, jednak 25 idzie kosiarka. Myślałem, że 22. Ale jak 25, no to w sumie jeszcze lepiej. Niby 3 km szybciej, ale... Bardzo duża różnica jest tego. Koszę to na szeroki zrzut, no bo widzieliście, no bo przecież prasa ma za zgrabiarką, więc... Więc jak ja to zgrabię, no to muszę poczekać, zanim on sobie pułąki tak naprawdę, zanim przewróci. Tak naprawdę to ja dopiero mogę wierzyć, jak on będzie miał pułąki przewrócone. Gdzieś łąka 3,60 chyba. Jakoś tak, bo nie pamiętam. Nigdy nie mogę tego zapamiętać, ale w sumie dawno Balerona nie nagrywałem, więc... Jest poniedziałek, 3 lipca, jak widać, 2023. Czas leci do przodu cały czas. Jutro... No, jutro będzie odcinek z... M-Krika. Czy w sumie już był z M-Krika? Wczoraj. Dobra, bo... Zapomniałem, że to było szybciej nagrywane. Ten M-Krik był szybciej nagrywany niż... I zapomniałem, że Balero się w poniedziałku nie pojawia, tylko w środę, więc wczoraj był M-Krik, a jutro pojawi się flet na osadzie, no. Tak miało być. A w piątek oczywiście standardowo. W piątek czek Balery. Chociaż zobaczymy, jak ten tydzień wyjdzie. Bo może wyjdzie tak. Może wyjdzie tak, że w ogóle. Znaczy nie to, że w ogóle odcinka nie będzie, tylko że wyskoczy coś. I tak jak ostatnio, że kurde w piątek będzie, kurde... Że w piątek będzie na przykład Ger Krux, a w sobotę by był odcinek z Czech, ale to wtedy by znowu... Nie wiem, ten tydzień był tak pokręcony na moim kanale, że ja sam nawet nie wiedziałem, co wrzucałem. W sensie, wróć. To co miałem nagrane, to po prostu wrzuciłem. Na inne dni po prostu. Michał. No tak było, no. Bo dzisiaj poniedziałek, to pojawił się w ogóle... Pojawia się wielmożna, gdzie powinna się wczoraj, czyli w niedzielę pojawić. Więc to już jest w ogóle przekręt jakiś zrobiony. O, dzisiaj, czyli w poniedziałek, miał się pojawić Elengrad, a pojawił się... A pojawia się wielmoża, a Elengrad pojawił się wczoraj, o. Czyli w niedzielę. Znaczy, no wczoraj, no ja mówię wczoraj, no bo to dla mnie było wczoraj. A dla was to było 3 dni temu. No ale... Ale spokojnie, w sobotę będzie GR Krux. Tak jak miało być. Myślę, że ten tydzień będzie normalny. Oprócz poniedziałku Falstaff zaliczony, ale... Ale to się nic nie stało.
Ważne, że odcinek jest. A jaki to już tam mało wiele. Bo po prostu wychodzi tak, że dana seria jest raz w tygodniu, więc... Na Valeron nam trzeba dusić, jak powiedziałem. Rozwijać go. No 3 miliony kredytu mam zaciągniętego, więc... Teraz jak już będą krowy kupione, posiane kosach. No jak już posiane kosach będą krowy, to już będzie szło. Jak już będą krowy, to już będzie żarcie, a jak będzie żarcie, to będzie mleko. A jak będzie mleko, no to będzie... To wiadomo, to będzie masło. Kurde, mogłem w sumie chyba zaraz to zrobić ten jeszcze jeden poprzecznik, żeby tej kosiarki nie wyłączać i nie hamować, no bo to tak trochę... Trochę wolno idzie wtedy. Maja co? Chyba zrobię sobie jeszcze... Jedno półko poprzeczniaka i chyba już powoli będę puszczał przestrząsarkę, żeby on sobie tutaj nadążył to przewracać, a ja wtedy kupię sobie nowy ciągnik. Oczywiście, jeśli będziemy stać, ale chyba powinienem stać. Być. Nie, ale zobaczę, nie pamiętam. No 10-20 metrów. 20 metrów kosiarką, czyli dwa moje przejazdy kosiarki, to ja to będę brał prasą na raz, więc... Więc okej, okay, spoko, fajnie. Oczywiście nie tylko jakąś ładną sobie zrobię, no, ale to po odcinku, tak, wiadomo. Naprawdę na łące się rozstawię. Dwoma sprzętami trzeba, no i tak. Nie, ja sobie zrobię ten poprzecznik nawet na dwa razy jeszcze. To będzie 30... To będzie 30 metrów sobie zrobione. Ja się na 30 metrów robię, ale... Nie wiem jak pracownik. Bo on ma 17 metrów przeciążarkę, więc... Ale chyba dwa kółka mu zrobię, więc 34 metry będzie. 4 metry mu będą brakować. No to 4 metry by mu brakowały, tak? Ale on sobie to przetrząśnie spokojnie. Jak będzie poprzeczniaki robił. Się wszystko da. Już wrócił? No nie wiem. Przyjdą do twarzy. No ja. Cztery poprzeczniaki zrobione, więc teraz będzie szło. Prawo. Nie wiem. Cały czas telefon mi dzwonił, to tu się. No ja, tutaj. Siareczka roboty będzie robić. Eurotracka grają. 20.45. Ja pierdolę, już ten czas tak szybko leci. Chyba sobie puszczę tu pracownika na kosiarkę. Ja sobie tak kosi. A ja ustawiam Maseja na przestrząsarkę i będę to powoli sobie obserwował, jak to idzie. Ale nie brak kursu, tylko dwa narażniki euro, czy nie. Dobra, zrobię 16-800. Czwarty punkt. Że jest zjawne? No sobie może trochę szybciej pojedziesz z tym przeszarką. A ja zaraz... sobie wejdę w duże ciągniki i kupię nowy nabytek. Tylko nie wiem, czy będziemy znać.
O, i te rektury. Ten chyba czarny, bo ty najsłabniejszy. Dobra. Warning things, oczywiście, że tak. Chylenia kół. Nie podwójne, tylko szerokie z oprzężnikami. Tablica rejestracyjna, właśnie. Nie AM. O, typ drugi. Czemu mi to zawsze przeskakuje? Ja nie wiem. Nie wiem, nigdy nie wiem, dlaczego to tablicy mi tak przeskakuje. By. Teraz szukaj to znowu. Brony. Eki. Dobra. Masajowy, okej. Okay. Może by jeszcze mi ta tablica sprzedała. Panie. Co to takie drugie? Dobra, zrobiłem sobie 325 koni. Oczywiście w czarnym kolorku sobie zrobię mojego maszejka i trzeba kupić. Albo w sumie dorzucam trochę koników. 94 to jest za dużo. 37 to też za dużo. Czyli musi być tyle tam leku. Dobra, ten sobie tu ładnie przewraca. Ten tu zaraz skończy. Bo tu ma do kuszenia. Jaki to kącik? Więc jest i on. Mój nowy piękny masek. Jak nowy piękny masek, no to trzeba jeszcze obciążyć do niego kupić, nie? Mi się przydało. Dobra, jaki by tu obciążnik? Może jakiś niestandardowy. Ale zobaczę, jakby z tym wyglądał. Blaski, tak, napis. Oczywiście, że tak. Bez palety niech jest. Myślę, że taki obciążniczek może być fajny dla mnie. O, ty zarobicie wygląda z tym obciążnikiem. Podoba mi się. O, kosiarka skończyła robotę. Niby skończyła, ale tak naprawdę nie skończyła. Więc ręcznie sobie to... Raz, dwa, trzy do kosze. Jakimś innych się na kosach jak będą jeszcze, bo na pewno w październiku sobie zrobię drugi pokos. Na siano. Więc sobie puszczę sobie kosiarkę na pracowniku, a ja będę sobie ręcznie przewracał. Wiadomo, no jak będą się na kosy dwa razy w sezonie robione, to żeby nie pokazywać ciągle, że koszę trawę i pasuje tak. I tylko, że wtedy puszczę sobie kosiarkę na pracowniku spreju, a ja będę sobie przewracał już. Będzie to szło. Teraz sobie miarę szybko ogarnąć odcinek, dlatego 25 minut stawię na przyszłym sarcu, że to może trochę nierealne do trzepania tak szybko, ale... Ale z tą pracą też będę zapierdzielał 20 na godzinę, więc chcę to w miarę szybko ogarnąć. Najgorzej na nawrotek będzie, bo... Wiadomo. Że będziemy go to hamować, ale powinien sobie dać radę, kolega. Dobra, na razie tu. A jak to właśnie fabryka wygląda? Bo nie byłem w fabrykach, jak chcę zobaczyć. Jak to wygląda z olejem. A, tu jest pełno, 50 tysięcy litrów mają. Dobra, to ten tu. Bo zapomniałem o tym, znaczy zapomniałem, bo nie zwracałem uwagi na to, co jak zbytnie.
Się pełno oleju otworzyło. Cyk. Dobra. Ile tych tam palet jeszcze jest? Cyk. Spokojnie. Jeszcze... Ile tych palet jest? A może jest jakaś cena? Za olej. Olej. Dobra, nie pytałem. Zostań ciekawy. To jest od niej. No palę tam też odreski. Wiecie, pierwszy strzelił. Będzie pewnie długo rozkładać tę skrawerkę. Ej, jeszcze 40 mam być. No a co? O, jak ta wielka to wygląda, że zobaczyłem ciebie. O to chodzi o was. Jakby szybko robić ciany. No i tak to bardzo proszę. Summer Black Friday w niedzielę trwa w najlepsze. Nie przerastu, że aż do 30%. Na przykład popularne marki Davidoff i Calvin Klein są teraz tańsze o 20%. Wpisz w koszyku kod Summer. Nutino. Kiedyś w każdej nocy to było uciążliwe podczas ojca. Suplement diety Restore MLS pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Restore MLS robi nocą pod kontrolą. No czy protein? Po pobycie w szpitalu zalecił mi do lekarz, bo mi organizm był osłabiony. Bo bez żywienia nie ma leczenia, a ja miałem z tym problem. To żywienie medyczne. Żywienie medyczne, które zawiera mniejszą białka w najmniejszej frekwencji odżywia, dzięki temu wspiera leczenie i odbudowa silnych. Teraz nowe wsparcie żywieniowe w terapii onkologicznej. NutriDrink Protein Omega 3. Mój problem? Słaby włosy. Dobra, trzech to się ma wyczę. No powiem, że to jest tego. Czy wiesz, że zdrowie nie jest to podstawa dobrego samopoczucia? Zadbaj o jelita za krwią i poczuj tam. Znieś to was ze zdrowie jelit z pysią aktywem z wapnymi minerami do twojej probiotyczne. Z tobą wariantów weszła do szkoły cukru. Aktywia, nie żyją jelita. Pamiętasz?
W odróżnieniu od swoich klasów, konflikt zapewnia większą ulgę, aż trzy razy bardziej chronię przekonacie i długo pozostaje miejsce. Konflikt dotrzyma ci kroku. To jest wyrok magiczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni informującego okazji na kronikę wyglądową, konkretnie nie tylko. Postępuj, że poczujesz się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Nowy kozel 00. Nowy kozel. W kolorze i bogatych smaków. Że każdy chce go spróbować. Nowy kozel 00. Spróbuj go no. Wspólnie powinno to wyrazić nasze jego skońce. Możesz na to kilka sekcji sklepów. 20 na godzinę są pasy. Na program zaprasza sponsor, producent szamponu i serum do włosów wypadających. Skrzypowity pro. Koczowa, w treści osobowej to bardzo wspólnie z europejską zyklamą. Największe ujawnienie przemytu to 2 miliony. Jako pierwszy sprawdzany będzie samochód cofnięty z granicy ukraińskiej. Podróżnie zwracają do Polski polecono funkcjonariusza, że przewozi pełen wybiorę w Polsce legalnie. Funkcjonariusze rozpoczynają kontrolę pojazdu. Co tam jedziemy? Jak mam wykazać? Pokaż na rynek. Bo oni wpuścili, tak? Czemu nie wpuścili? Ta wygląda na to sposób. Zakupić w Polsce po prostu. Tego co to jest. Ja jestem właśnie sprzedażony do syna. Zakończony cały system straszyło ten fiszysz, także jest wiem, że to jest karma. Patrzę na karma, nie wiem, wygląda jak taka, ale to nie jestem za taką dzisiejszą niż pekawę. Poczuję sobie rozwód na samochodu. Nie są to papierosy, bo jest on bardzo zawodzony, więc to raczej z żadną do nas nie przynosi, już to powiem, ale proszę, jest jakiś towar. Dobra, wyfarcie. Tego farmingu nie będzie.